Dzień dobry, zaczynamy. 11 vlogmas dzień jak co dzień. Zaczynamy od wyjęcia naczyń ze zmywarki. Trzeba potem włożyć kolejne i gotuje się woda na kawkę. Dzisiaj jedziemy na ślub mojej kuzynki, ale tylko jedziemy na sam ślub i mam tutaj kartkę. Za chwilkę będę ją wypisywać. Prezent spakowałam, jeszcze jest torebka na wino i za chwilkę pójdę się wykąpać i uszykować, bo jest przed 10, a my będziemy tak około 13, przed 13 wyjeżdżać z domu. Michalinka już gotowa, taki ma strój, bluzeczkę w kropla, ty marynarkę bierzesz. I się dopasowało się, bo ja mam rajstopy w krop. Już marudzi, bo jest śpiąca i się nie dziwię, bo mało spała, ale chcę ją przyciągnąć, żeby spała w samochodzie, ale już zaraz wychodzimy z domu. Wyjechaliśmy właśnie z domu, trochę po czasie, ale zdążymy. Po prostu będziemy musieli szybciej wszystko na miejscu już tam zrobić, pójść w sensie z parkingu do urzędu. Tędy? Jedź jak tam chcesz. To w sumie chyba na to samo wyjdzie. No więc jedziemy. Dzisiaj sobie taki zrobiłam trochę lepszy makijaż. Doczepiłam dosłownie trzy kępki w kącikach przy każdym oku i taką zrobiłam sobie kreskę cieniem, żeby trochę tam inaczej wyglądać. I włosy sobie na szczotkę wyciągnęłam. Michalinka zasypia, także się rozłączam. No, rozumiem. I my już po, teraz jedziemy do mojej babci na obiadek, bo tutaj niedaleko właśnie jej jesteśmy, także odwiedzimy całą rodzinką, więc teraz czas na czas rodzinny. O. My już jesteśmy w Inowrocławiu, dojechaliśmy, jest w 5:30. Michalinka nam śpi w samochodzie, więc jeszcze na sekundę podjedziemy do sklepu, ja wyskoczę, a Szymon z nią zostanie tutaj w samochodzie, póki śpi. Najedliśmy się u babci, było pyszne jedzonko. Dzieci się trochę pospały, trochę najadły, trochę pobawiły, także wszystko naraz. Mikołaj był, więc w domu wam pokażę prezenty dla maluchów i dla nas też, bo też taki drobny upominek od babci nam się skapnął. I właśnie tutaj jedziemy do sklepu i za chwilkę do domu, jeszcze moi rodzice do nas przyjdą, także zrobię chyba, może tatar lepiej jak zrobię niż gofry, nie? I zrobię tatara, także sobie na kolacyjkę zjemy tatar pyszny. Słuchajcie, ja wejdę do Home & You, bo przyszedł mi dzisiaj SMS, że jest minus 90% na drugą rzecz świąteczną, a mi właśnie brakowało, widziałam ostatnio w Home & You taki stroik świąteczny, więc coś sobie do tego dobiorę i się zgasza. I będziemy mieli już wszystko na święta, mam nadzieję, więc zobaczymy, co tam jest. Za chwilkę pójdę, tylko Szymon jeszcze na sekundę wyszedł, ale już się Michalinka budzi. No to może ją weźmiemy jednak, a może jednak nie. Zobaczymy, bo tylko dosłownie na sekundę. Słuchajcie, lećcie do Home & You, są wyprzedaże do jutra. Kupiłam taki komplet ręczniczków do kuchni. Jeden jest z takiej gwiazdki, a drugi jest zwykły, gładki. Dalej kupiłam dyfuzor z myślą o łazience, o zapachu Wildberry. Tutaj są patyczki do włożenia. Dalej takie gałązki, tutaj mamy taki jakby choinkę z żurawiną, czy tam z jarzębiną i z szyszką. I te kupiłam 4 i dwie takie dłuższe ze złotymi szyszkami.
i to wszystko jakoś chcę włożyć ładnie w wazonik. I hit! Tu mi brakowało czegoś właśnie na środek. No i kupiłam taki oto stroik. My będziemy mieli choinkę właśnie złoto-czerwoną, więc też w takich kolorach kupiłam. I tutaj jeszcze taka choineczka z boku. Też i myślę, że to całkiem fajnie wszystko razem wygląda. Więc naprawdę, jeżeli szukacie i tutaj tak wszystko fajnie, naturalnie wygląda. Ta choinka nie jest jakoś rewelacyjnie wykonana. O, tutaj takie coś odstaje, ale z daleka wygląda spoko. Fajnie, naprawdę. I zobaczcie, taki prosty bukiecik zrobiłam z szyszkami. Bardzo mi się podoba. Wieczór. Oglądaliśmy sobie chwilkę serial, ale za chwilkę idziemy spać, bo już po prostu padamy razem z Szymonem. Pokażę Wam jeszcze takie małe upominki, jakie dostała Michalinka na Mikołaja zaległego. Dostała ten taki, nie wiem jak to się nazywa, takie do wciskania i to jest super. Ona się tym bawiła kiedyś u mojej siostrzenicy i właśnie chciałam jej to kupić, tylko wszędzie były albo z breloczkiem, albo z czymś, a właśnie chciałam takie zwykłe, to jest fajne, super mięciutkie, ona sobie może to gryźć, wiecie, wyginać i podoba jej się to. Dalej dostała takiego pingwinka i to jest w ogóle bardzo śmieszne, bo to jest taki dmuchany pingwinek, ale który jak postoimy, to tutaj ma jakiś obciążnik na samym dole i ona sobie może tutaj się nim bawić, on też jest wiecie, mięciutki, bez tam żadnych, twardych elementów, które by mogły zrobić krzywdę. A my dostaliśmy coś, co nam się bardzo przyda, czyli naczynie żaroodporne. Takiego jeszcze nie mamy. Mamy takie, wiecie, klasyczne z przykrywką, a takiego właśnie nam brakowało. I dostaliśmy właśnie od mojej babci, więc bardzo nam miło. Na pewno się przyda do zapiekanek. My uwielbiamy robić właśnie lasagne, zapiekanki różne. Albo nawet do podawania czegoś, jak są goście. Także takie naczynie. No a ja już się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że taki vlog Wam się podobał. Jutro będziemy ubierać choinkę. Także też oczywiście będzie relacja z ubierania choinki. Trochę tutaj nam ozdób doszło, jeszcze chcę dokupić gwiazdę betlejemską i jakąś fajną doniczkę, żeby tutaj postawić sobie na stole. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał, jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i skomentujcie ten film. Napiszcie może, czy Wy już macie choinkę, czy jeszcze nie, czy ubieracie dopiero w Wigilię, czy dzień przed Wigilią. No u nas to już jest, myślę, że czas najwyższy na choinkę. Już się nie mogę doczekać. Jestem ciekawa też reakcji Michaliny i Abi, bo Abi wiem, że będziesz czekać na początku, ale oswoi się. Także damy radę. No i co? Widzimy się już jutro w kolejnym vlogmasie o 9 na kanale, jak zawsze. Także buziaki i do zobaczenia.